Dzień dobry, cześć. Dzisiaj pokaz Dani Claire. Moja droga, za co ty doceniasz w ogóle modę? Modę myślę, że za to, jaka jest i że faktycznie każdy może odnaleźć coś dla siebie. Bo tak było w tej kolekcji na przykład, którą właśnie widzieliśmy. Dani Claire, ja mam trochę odnoszę wrażenie, że to jest dla dojrzałych kobiet. Czy ty na przykład lubisz siebie w wydaniu takim eleganckim, czy bardziej jednak do takim dziewczęcym pasującym do twojego wieku? Szczerze lubię takie, ale takie eleganckie outfity są tak piękne, te, które dzisiaj właśnie widzieliśmy, że uważam, że mimo tego, że jest może takie przeświadczenie, że są bardziej dla dojrzałych kobiet, to jednak każdy się może w nich odnaleźć i ja na pewno bym mogła. Emilka, przepraszam, że musiałam tak zrobić, niestety tutaj ktoś nam chciał wejść. Tłumy tutaj chodzą, tak. Dokładnie. Emilia, opowiedz mi, co w ogóle u ciebie słychać? Bo ja wiem, że ty prężnie działasz, Rodzinka.pl też wraca z twoim udziałem, ale oprócz tego, co się jeszcze dzieje w twoim życiu? Co jeszcze? Myślę, że taką dużą, ważną zmianą jest, jak mówię, zmiana szkoły, taką edukacji, czyli studia, już za miesiąc. Faktycznie jestem bardzo ciekawa tego etapu i jak to będzie wyglądało. I tak sobie żyję, zadowolona i przeżywam to, co przede mną się dzieje. Jaki kierunek studiów? Marketing. Zarządzanie marketing, tak. Czyli rozumiem, że aktorstwo aktorstwem, ale jednak patrzysz na przyszłość trochę w innym kierunku. Chciałabym łączyć to wszystko. To by było idealnie po prostu, gdyby było aktorstwo, modeling i właśnie marketing. I na to liczę. Mam nadzieję, że tak się uda. Jest stres? Chyba nie. Jestem taka raczej podekscytowana. Tylko wiesz, to będzie bardzo dużo obowiązków. Studia dzienne? Tak. Studia, praca, modeling, aktorstwo, no jednak to życie będziesz musiała godzić. Jest jakiś na to sposób, myślisz, czy dopiero zobaczysz w praniu? Robiłam to w sumie przez wiele lat, teraz jednak będzie inaczej, bo to studia już nie podstawówka czy liceum. Więc zobaczymy, jaki się tutaj system będzie sprawdzał, ale mam wrażenie, że po prostu będę musiała być ambitna i nie zostawiać niczego na później, co niestety lubię robić trochę, że tak powiem. Więc mam nadzieję, że się tak zbiorę i wszystko razem z sobą połączę. Szczególnie, że chciałabym też regularnie jeździć konno, a to też zabiera trochę czasu z tego za krótkiego już dnia. Emilia, weszłaś bardzo młodo do świata show biznesu. Nie oszukujmy się, ten świat czasami niektórych sprowadza na złą drogę. U ciebie akurat to idzie w tą stronę, którą powinno iść. Takie pytanie, co ty robisz, żeby nie przepaść w tym show biznesie? Bo prowadzisz konto na Instagramie, wstawiasz różne zdjęcia, dziewczyny młode się na tobie wzorują. Czy ty chcesz im dawać dobry przykład? Bardzo, ale chcę go dawać, jeśli tylko będą chciały go brać. Co ja robię? Ja jestem szczerze sobą, w 100% na tym koncie. I pokazuję to, jak ja przeżywam życie i jeśli kogoś to inspiruje, to jest to naprawdę bardzo miło i bardzo się cieszę, że ktoś może znaleźć we mnie taką właśnie inspirację, więc jest to zaszczyt. A czy ty uważasz siebie za gwiazdę? Czy to jest tak... Znaczy wolę... Ja ogólnie jakoś tak nie lubię o sobie tak mówić, bo mam wrażenie, że to brzmi mało skromnie i tego nie lubię, więc może powiem tak, że jeśli widzę lub czytam, jak ktoś tak o mnie pisze, to jest mi miło i się cieszę. Ale czujesz ogólnie to, że jesteś postrzegana przez innych swoich rówieśników jako ta lepsza celebrytka, aktorka, która jest trochę wyżej niż inni? Znaczy, nie powiedziałabym, że ta lepsza, bo to nie ma nic do bycia lepszym czy gorszym, prawda? Czasami się z tego śmiejemy. Ostatnio na właśnie urodzinach mojej przyjaciółki tam kolega wziął chyba lampę na ramię i tam mówi, dobra, Emilia, wywiad. Ale to jest tak raczej tak przyśmiewczo i żartujemy sobie z tego czasami. Ale nie sądzę, że ktoś odczuwa, że jestem jakoś wyżej, chyba że nie daje mi o tym znać, ale mam nadzieję, że nie. Właśnie powiedziałaś o swoich przyjaciołach, rówieśnikach. Czy przez to, że jesteś aktorką, jesteś rozpoznawalna, poczułaś kiedykolwiek, że ktoś chciał się z tobą zadawać poprzez profity, które będzie miał? Bywa tak, faktycznie. Nawet się ostatnio trochę chyba o tym przekonałam, ale na szczęście takich sytuacji jest mniej niż więcej w moim życiu. No właśnie, a na studiach nie boisz się, że to może być? Znaczy, szczerze, to kim jestem i to, że trochę ludzi mnie już zna, zanim ja poznam ich, czasami sprawia, że łatwiej kogoś poznać, bo ktoś na przykład mówi, o hej, kojarzę cię. No i ta rozmowa się jakoś zaczyna. Mam nadzieję, że po prostu wyczuję intencje tych ludzi. A nie jest też trochę tak, że ludzie będą cię wyczuwać przez to właśnie, w zależności od roli, kogo grasz, w kogo się wcielasz, że będą też oceniać cię poprzez właśnie ten pryzmat? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy umieją odróżniać fikcję od rzeczywistości i to, kim jestem tutaj, a
w jakiejś roli, w jaką się wcielam, to mogą być różne osoby, więc mam nadzieję, że wszyscy są tego świadomi, że, tak, że ja to ja. I też dam to po sobie poznać, przynajmniej taki mam plan, ale zawsze tak robię, że pokazuję po prostu to, jaka jestem i tak myślę, że jeśli ktoś mnie polubi, to miło, a jeśli nie, to nie, bo przecież nie wszystko jest dla wszystkich, prawda? A oprócz studiów, gdzie będziemy mogli Cię jeszcze zobaczyć? Nadal w moich mediach, Instagram, TikTok, tam działam regularnie. Miałam też przyjemność wzięcia udziału w nowym programie Cudowne Lata. Będzie premiera w niedzielę o 16:10, więc zapraszam do oglądania. No i mam nadzieję, że coraz więcej takich projektów przede mną będzie się pojawiało. Czyli ogólnie aktorstwo to będzie Twój zawód na pierwszym miejscu? Tak. Albo tylko aktorstwo, znaczy na tym pierwszym miejscu to ja się tak staram wypchnąć wszystko, tak szczerze, do drugiej i trzeciej zostawić takie puste i żeby na pierwszym było wszystko. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Więc trzymamy kciuki, żebyś to wszystko pogodziła i udało Ci się dotrzymać, zrobić to, co chcesz. Bardzo mi miło, dziękuję. Dzięki bardzo i życzę Ci wszystkiego dobrego, pogody ducha i uśmiechu na twarzy. Ja również, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć.